Jesteśmy w kawiarni głównej, chyba najbardziej znanej kawy w Wietnamie. Nguyen, jak to było? Nguyen Tung, coś takiego. No i teraz mamy takie zaparzacze właśnie wietnamskie. Komoda, powiedz, o co chodzi? No tutaj się... To działa na zasadzie śniadaniowego ekspresu, także tutaj na górze są... Pokażę na tym, bo jest bliżej. Tutaj jest kawa w zaparzaczu. Cholera, nie mogę otworzyć. O nie, dobra. Tu jest kawa. Ona się tutaj zaparza i czekamy, aż się zaparzy, przesitkuje i przeleje do tego pojemniczka tutaj na dole. Do filiżanki znaczy się. Filiżanki, to jest chyba... A, ma ucho, dobra, do filiżanki. Wtedy będziemy mogli sobie tutaj ją wlać do naszych szklaneczek z lodem. I z mlekiem, skondensowanym. No, mam taką nadzieję, że tam na dole jest. To ice cream? Nie. Jest. To jest to twoje ciasto, tak? Jest. To jest twoje? No, komoda. Ty masz lodzika z polewą kawową. No. A ja mam oczywiście triple chocolate, bo jak żeby inaczej. Tak dla odmiany. No dobra. A to polecane spa w ogóle, ale mani spa, Agata mówi. Jest na TripAdvisorze na pierwszym miejscu. Dobrze. Jakiś KitKat, to jakiś tęczowy budynek. No. No, zielone. Thanks. Mieliśmy. Tam mamy teraz. Dobra, no to... Ładnie, pięknie, cudownie. Gdzie teraz też jest komoda? Dalej prosto. Dobra. Słuchajcie, może dwa słowa jeszcze na temat tej kawy. Oczywiście uwalił cały stół i siebie podczas próby tuningu i przyspieszenia parzenia. A nie, bo mi źle zaparzyli. No, dobra. Ogólnie... Powiem szczerze, no najlepsza kawa, jaką chyba piłem. Naprawdę. Kupiliśmy oprócz tego jeszcze... oprócz picia kupiliśmy 3 opakowania kawy na miejscu. Nie chcesz japonek z krokodyla? No to są japonki. To są japonki. Ja myślę, że to z prawej strony cię bardziej zainteresują, starocia. O. No. Oj, takie lubię. A to stałe Rolexy są. Tylko zaraz, ale... Te z tymi bebechami na wierzchu są fajne. Nie. To są... To nie jest, dobra. Co tu mamy? No dobra. No, także... Kupiliśmy jeszcze dodatkową kawę. Bazel, tak, chodź na bazel, dobra. Ogólnie kawa Trunk Nguyen. Nguyen, tak? Tak, ona ma... Tak jak najpopularniejsze nazwisko wietnamskie, Nguyen. Nguyen. I próbujemy przejść przez jezdnię. Udało nam się to bez szwanku, już mamy expo na to. Czyli jeszcze wracając po raz 14 do kawy, to tam jest... Na opakowaniach są numerki od 1 do 8, co świadczy o poziomie mocy. Tak. I oczywiście wybraliśmy jedyneczki, bo chcemy najmocniejszą. No, dobra, chodź na ten bazę. Przyjemnie. No co, handlowca, oni się muszą odzywać, Misza, no. Komoda, jest na bazarze i przeżywa, że do niej mówią. Komodka. No bo mnie szlak trafia. Jak tylko do mnie się odzywają, to mi się odechciało od razu odzywać ich straganów. No. Kolejny ten, świat podróbek. Te torebki za mną chodzą. Tak, to nowy hit z AliExpress, dostępny już w Wietnamie. No, sprawdziłaś ten na AliExpress? Tak, jest taka sama na
ślepu tamtej pani. Czyli no, 31 widzisz. Dolarów. No widzisz. Hello. Hello. O, to są ładne takie, że właśnie na ten, na chusteczki. No. I zegarek. Brawo. No to chodź, no. Od drzwi do drzwi. Dzięki. Come on. No i bardzo przeszliśmy. Wow. Gdzie my wyszliśmy? A, tu byliśmy w tym. O, jakie ładne słonie. Tak, tu byliśmy. Jesteśmy na Long Times Square. O. Tak, pod żaglem. Harbor View Tower. Tak, wielki, fajny. O, jakie pióra, zobacz. Bardzo ładnie. Times Square Saigon. Ciekawe, czy tutaj mają zacieki na ścianach. No. Co? Wiem, że tam zabrał, ale mówiłaś, że chcesz się kawę napić na zewnątrz. No i gdzie idziemy? No to chodź ten, na drugą stronę. Gdzieś tam można, wiesz. Dawaj. Pod koła Matiza. Nie, nie chcę tam Dobra, wyłączam to na razie. Jesteśmy pod najwyższym budynkiem w Saigonie. A nie wiem, czy stabilizator to złapie, ale... Bardzo, bardzo wysoki. Naprawdę bardzo wysoki. No idziemy. O, mamy przykład pięknego tego. O, teraz będzie jeszcze raz, może ładniej. Tak to wygląda. Ciekawe, czy tam jest, wiesz co, jakiś taras widokowy może. Chodź, zobaczymy. Nazywa się Bitexo Financial Center, Sun Tower. No dobra, zobaczymy. Na wystawie tam. Wejście na wieżę kosztuje 40 zł. Wjeżdżamy na 49 piętro. Tak, tu jest ten, winda. I do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. O, i to co wystaje, to jest właśnie ten taras. No, tak, to tak to wygląda. A tutaj na wystawie jest strój dla Mareckiego i dla mnie do ślubu. No zobacz, no jakiś wierny. Ja to idę w skórze niedźwiedzia. No, a nie jakieś tam... O Jezu, no... No widać, dobra. Jezu, co? Dobra, let's go. Dawno nie byliśmy na zakupach. O, rado jest, zobacz, zegarki musisz obejrzeć. No, obejrzysz. Obejrzysz teraz, co mogę. Kostkę w kiblu. Co? Kostkę w kiblu, co mogę też obejrzeć. No. Już ja wiem, że ty po zapachu sklepu trafisz. Jak to zaczęła jakiś sklep, jakiś Aldik czy Aldo, czy jakiś tam taki. Nie wiem, i ciągnie ją po prostu, kurde, jak kamałdy do sera. Ale to dziewczyny będą wiedziały, o co chodzi. Tak. Także kamałda już tam się toczy do niej, do tego sklepu. Dawaj, dawaj.
przytoczę, dziękuję. Dobrze. O, jest, masz swojego Aldika. Sadzisz, no? No i co ja, że pocałuję w szybę ten zegarek? No. No. A no co to jakieś omegi longinesy? No, kasy G-Shock. Miasto, pozdrawiam Lokiego. Jak nic, zaraz będzie z Luffy prezent. Ja nie wiem. No tu czasem popatrzmy sobie na rzeczy ważniejsze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No kto zgadnie co to? Czekamy na odpowiedź w komentarzu. Taka bieda, teraz zobaczcie jaka tam jest złota. Ja pierdolę. 129 milionów, tak? To znaczy? Tak, ryba za 129 milionów dongów. Kurde, no weź kalkulator. Ani nawet w rękawiczce stoi, żeby tego nie dotykać, broń Boże, inaczej. A to jest tylko gold plated. No. Czyli dla biedy. Tak, dla biedy, ale zobaczmy ile taka biedna ryba kosztuje. 129 milionów. Tak, 129 milionów. Hello. Hello. 21 tysięcy złotych, 864. Myślałam, że grubie. No. Ładnie, dobra, ładnie. Chodź, bo mi się wydaje, że... Superlemanowa, no. Ładnie. Chwila dla dziewczyn. Casa Day. Dobra. Bardzo ładne rzeczywiście. Co powiesz? Mówisz? Jeszcze raz. I jeszcze raz. No ładne, ładne. Handlowe to Saigon Center. Zielone mamy? No i komoda się przewija na zielonym świetle, uwaga. Nie no, gładko idzie. Tym razem nikt cię nie chciał zabić, Komauda. Wyjątkowo. Oni się ją do niego poczają. Tak. A teraz tędy, dobra.